Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Monitoring to rzecz dziś powszechna, nikogo nie dziwiąca, często irytująca. Kiedyś jednak było inaczej, a możliwość zobaczenia siebie w telewizorze była nie lada sensacją. Schody ruchome widziałeś? Pewnie, nawet sobie pojeździłem trochę. A drzwi, co się same otwierają? Też, ale najfajniejsza była telewizja. Telewizja na dworcu? Możesz się oglądać. Jak to? Wiszą sobie kamery na peronie, a dalej telewizor. I jak maszynista stoi, to nie musi się wychylać, bo wszystko widzi na ekranie. Ale cuda, nie to co u nas w Sosnowcu. Podobno te bajeczki to bajeczki, tak czytałem w komentarzach. A tymczasem nie do końca, bo w większości wypadków staram się sięgać pamięcią do historii, których byłem świadkiem. Naprawdę mieszkałem chwilę w Sosnowcu i naprawdę wrażenie na warszawskim dworcu centralnym zrobił na mnie monitoring, który tam widziałem po raz pierwszy w życiu. W roli monitorów, o ile pamiętam, wisiały libropodobne odbiorniki, najpewniej pozbawione toru wielkiej częstotliwości, natomiast kamery nie pamiętam. Myślę jednak, że mógł być to bohater dzisiejszego odcinka. Wielu modeli kamer w Polsce nie produkowano, a masowo dopiero tę, więc model ów widziało się wszędzie, gdzie stawiano monitoring w czasach późnego Gierka. Charakterystyczną cechą obrazu było jego lekkie pływanie i niepowtarzalna plastyka, której źródłem jest Vidicon, serce kamer tego typu. W końcówce lat 70. monitoring można było spotkać praktycznie tylko w przemyśle i z rzadka w jakichś bardziej cywilnych miejscach, jak uczelnie, gdzie służył ukazywaniu drobnych detali na podwieszonych telewizorach w wybranych salach wykładowych, czy właśnie na dworcu warszawskim, a pewnie też kilku innych. Kamery można było także odnaleźć na skrzyżowaniach miast. Miały bardzo charakterystyczną budowę w postaci niby latarni ulicznej nakrytej dużym kapeluszem. Niektóre mogły się nawet przesuwać i w polskich kryminałach widzieliśmy, jak z ich pomocą dzielni milicjanci śledzili uciekających złodziei. Pamiętam też nieco późniejszą wizytę w stolicy, gdy to na dworcu wisiały już tylko smutne atrapy, bo czas życia zarówno kamer, jak i telewizorów długi nie był. W szczególności kamery kończyły żywot efektownie i taki przypadek mamy tutaj, ale o tym na końcu. O ile polskie przygody z kamerami telewizyjnymi zaczęły się jeszcze pod koniec lat 50., ich może nie masowe, ale spotykane częściej zastosowania przypadły na czasy Edwarda Wielkiego, kiedy to wszystko musiało być nowoczesne, prawie jak w Japonii. Monitoring jednak nie był tylko kaprysem, a w miejscach takich jak huty, kopalnie, kolej i tym podobnych był bardzo przydatny, ponieważ zakładano, że przynajmniej w świecie zawodowym stanie się powszechny, postawiono na masową produkcję kamer i monitorów. Część wizualizująca była łatwa w realizacji. Wystarczyło ograniczyć nieco istniejące telewizory, usuwając z nich zbędny tor wielkiej częstotliwości i zwykle też fonię. Gorzej było z częścią obserwującą, bo tu właściwie należało stworzyć wszystko od nowa. W szczególności element, który zamieniał obraz na sygnał elektryczny. Reszta była w jakimś stopniu odwrotnością telewizora, więc składała się z tych samych dobrze poznanych elementów. Cewek odchylających, torów wysokiego napięcia, zresztą nie aż tak wysokiego i całej reszty, którą znajdziemy w każdym starym telewizorze. To też opracowanie elektroniki kamery nie było wyzwaniem na miarę lotu w kosmos. Tym było natomiast stworzenie linii do produkcji lampy analizującej, czyli odpowiednika błony filmowej w świecie filmu nieelektrycznego. Potrzeba było tutaj dwóch elementów –
wiedzy związanej z lampami elektronowymi i precyzji, bo o ile kineskop ma przynajmniej kilkanaście cali, lampa analizująca porusza się w świecie o wymiarach cala, a więc wszystko musi być tam kilkanaście razy gęściejsze i dokładniej wykonane. Dobrze, skoro już zacząłem od lampy, zacznijmy tym razem od tyłu i od razu zajrzyjmy do serca dzisiejszego bohatera. A rzut oka na całość odłożymy na później. Spośród różnego rodzaju lamp postawiono na technikę określoną słowem vidicon. Jest to dojrzała forma próżniowego przetwornika obrazu na sygnały elektryczne i wygląda trochę jak miniaturowy, mocno przeskalowany kineskop. Albo raczej jak szyjka kineskopu bez tej całej wielkiej bańki. Także posiada ekran, ale pracujący na odwrót. Czyli nie wyświetla się tam obrazów, a rzuca je obiektywem. Natomiast wiązka elektronów, przemiatając tę powierzchnię, zupełnie tak samo jak w telewizorach, nie jest modulowana treścią, a sama moduluje prąd tym, co zobaczy. Więc wędruje sobie linia po linii zgodnie ze standardem telewizyjnym, a gdy dobiegnie do końca, zaczyna od początku, co powtarza się 50 razy na sekundę. Niestety nie znalazłem informacji na temat składu substancji pokrywającej ekran. Czy to jeszcze selen, tlenek induscyną, czy może krzem? Charakterystyczna poświata i lagi sugerowałyby jeszcze epokę przedkrzemową. Nie śmiałem zdejmować pierścienia frontowego, gdyż ten nie chciał nawet drgnąć. Być może jest zlicowany trwale, a wydaje mi się, że zawiera dodatkowe filtry kształtujące czułość do zakresu widzialnego. Lampa ma symbol PWM6C i jest czulszą, późniejszą odmianą jednocalowych lamp kompatybilną z montowanym w tych kamerach na początku odpowiednikiem japońskim. Czy była licencjonowana, czy tylko skopiowana? Trudno powiedzieć. Dokumentacja niczego takiego nie wspomina, natomiast w lampie użyto zarówno cokołu, jak i większości widocznych wewnątrz elementów związanych z katodą z popularnych kineskopów produkowanych wówczas w Polsce. Obniżyło to cenę lampy, gdyż połowę jej zawartości produkowaliśmy już masowo. Z pewnością należało zaprojektować dalszy ciąg toru elektronów, ale w praktyce był to już prostych kształtów walec, poszerzający się w połowie drogi. Łączony jest on drutem sprawiającym wrażenie obcego tworu, co może potwierdzać fakt stworzenia hybrydy, popularnego kineskopu i brakujących do stworzenia z tego kamery elementów. Bańka w całości zbudowana jest z taniego szkła sodowego, bez dodatków zatrzymujących promieniowanie rentgenowskie, jakich używano w kineskopach. A to dlatego, że rozmiary tej lampy wobec kineskopu, jak i niezbędna energia wiązki elektronów, jest tu o wiele mniejsza. Napięcia przyspieszające oscylują wokół 300 V, co jest wartością kilkudziesięciokrotnie niższą od odpowiedników z kineskopu. Podobnie z prądami odchylającymi. Wiązka elektronów musi się tutaj poruszać po powierzchni o wymiarach cala, więc kąty odchylania są minimalne. O budowie kineskopu, jak i podobnym vidiconie, mówiłem już w filmach poświęconych owym urządzeniom, więc zapraszam odwiedzić tamte pozycje. Dziś zajmijmy się tylko konkretnymi rozwiązaniami, które znajdziemy tutaj. Przypomnę pokrótce. Wewnątrz siedzi sobie podgrzewana katoda, źródło elektronów i trzy siatki, których zadaniem jest przyspieszanie elektronów i kształtowanie wiązki do możliwie najcieńszej i najmocniej skupionej w dowolnym miejscu ekranu. Prądy lampy zdejmuje się z pierścienia na froncie i wędrują one do wzmacniaczy, o czym za chwilę powiem. Siatki otrzymują szereg regulowanych napięć, które są odpowiedzialne za właściwe poziomy prądów elektronów oraz ostrość wiązki i nie przekraczają 300 V. Natomiast odchylaniem elektronów zajmują się, podobnie jak w telewizorze, cewki odchylające, lecz zdecydowanie innej konstrukcji. Lampa siedzi sobie w takiej tulei z nawiniętymi parami cewek dla odchylania w pionie i w poziomie.
Zmienne prądy generowane przez elektronikę umożliwiają dotarcie wiązki elektronów do dowolnego zakątka ekranu. W telewizorze byłoby tego na tyle. Jednak tutaj moduł otulony jest dodatkową jednowarstwową cewką, a następnie wchodzi do kolejnej tulei z kolejną cewką, tym razem o całkiem sporej ilości zwojów. Zwie się ją cewką ogniskującą i jak sama nazwa wskazuje, wraz z regulatorami napięć siatek służy otrzymaniu możliwie najostrzejszego obrazu. W końcu całość jest otulona stalowym ekranem zlutowanym szczelnie, który uodparnia kamerę na przypadkowe pola magnetyczne. Całość można wysuwać w celach serwisowych, co dobrze widać tutaj. Ostatnim elementem mającym wpływ głównie na wyśrodkowanie wiązki, ale także na ostrość, jest ten mały magnes, który osadzono w ruchomym pierścieniu. Instrukcja serwisowa opisuje kolejne etapy regulacji obrazu, gdzie jednym z nich jest manipulowanie tym pierścieniem. Tak więc cały zespół lampy jest już całkiem sporym grubaskiem, który wymaga doprowadzenia szeregu sygnałów. Część z nich przychodzi przewodami, te związane z cokołem, za pomocą pasującego wtyku. Zadaniem elektroniki kamery jest nie tylko stworzenie jak najkorzystniejszych warunków pracy lampy analizującej i wzmocnienie słabiutkiego sygnału do poziomów standardowych, ale co jest zadaniem wcale niełatwym, utworzenie standardowego sygnału telewizyjnego, który będzie zawierać informacje o kolejnych liniach i klatkach obrazu, a wszystko zgodnie z bardzo rygorystycznymi wymaganiami, zarówno w czasie, jak i w wielkości napięć. Jak wspomniałem w filmach o telewizji, sygnał wideo zawiera skomplikowany przebieg, który informuje telewizor nie tylko o jasności plamki rysującej obraz, ale jej pozycji. Przekroczenie którejś z wartości da nam obraz skaczący w pionie, zrywający się zupełnie albo zbyt jasny, ciemny, a nawet w negatywie. To też wszystko musi tu pracować w ściśle określonym reżimie, w przeciwieństwie do telewizorów, które dane otrzymują z zewnątrz i się do nich dopasowują. Ciekawszy będzie schemat blokowy. Można wyróżnić trzy części. Wzmacniającą sygnał z lampy z automatyką regulującą wzmocnienie w zależności od jasności obiektu, który potem staje się częścią sygnału wychodzącego z kamery. Blok, który wytwarza napięcia dla lampy, łącznie z tymi, które sterują cewkami. I blok, który wytwarza sygnały zgodne ze standardem telewizyjnym, korzystające z sygnałów wymienionych wcześniej modułów. No i jeszcze musimy to wszystko zasilić wieloma napięciami. Schemat ideowy jest zagmatwany, ponieważ kamera z wyjątkiem dwóch wzmacniaczy operacyjnych i stabilizatora wykorzystuje same tranzystory. To co tu widzimy to nie wzmacniacze operacyjne, a tranzystory siedzące piątkami w bardzo prostych układach scalonych o symbolu UL1111. Użycie tych układów z jednej strony upraszcza nieco konstrukcję, zagęszczając obwody na płytce, z drugiej stabilizuje pracę, ponieważ grupy tranzystorów są ze sobą związane termicznie. Płytki mamy cztery. Największa zawiera większość logiki kamery, a więc generatory sygnałów dla lampy, jak i odbiorników. Tranzystory spoza puli 1111 należą do wysortowanej grupy do zadań profesjonalnych. Montaż jest przyzwoity i wrażenie jest pozytywne, dopóki nie zobaczymy okablowania. No cóż, na obronę tego stanu rzeczy dodam, że przewody są montowane do końcówek lutowniczych, więc serwis jest o tyle o ile prosty, jeśli posilimy się taką ściągą. Mniejsza nieco płytka zawiera głównie elementy związane z produkcją napięć. Mamy tu oryginalne radiatory, chłodzące wyraźnie ciężko tu pracujący BF257 w funkcji regulatora napięcia cewki ogniskującej oraz słynny stabilizator 723, który wykazuje się lepszej klasy stabilizacją od typowej aplikacji na diodzie Zenera. Blok dostarcza napięcia 9V, 90, 300, 450, ujemnego 5,3 oraz regulowanego od 0 do minus 90V. W
W końcu mamy jeszcze płytkę wzmacniacza wstępnego, wykorzystującego zachodni tranzystor polowy i wzmacniacz operacyjny, oraz dodaną najprawdopodobniej w ramach modyfikacji kamery małą płytkę z dwoma tranzystorami, której posiadany przeze mnie schemat nie uwzględnia. Transformator siedzi sobie w ekranie i jest specjalnie skonstruowanym modelem dla tej kamery, z rdzeniem o obniżonym promieniowaniu elektromagnetycznym z dodatkowym własnym ekranem. Słabym punktem kamery jest wyłącznik sieciowy, powszechnie się wówczas psujący. O ile isostaty jakoś dawały radę, tak zwane wersje błyskawiczne z widoczną tu wspomagającą przełączanie sprężyną lubiły się rozlatywać ze względu na zbyt delikatną budowę wobec sił, które się pojawiały przy przełączaniu. Kamera siedziała sobie w stalowej skrzynce o charakterystycznym wyglądzie, dla której zaprojektowano uchwyty i wysięgniki. Była to trochę manufaktura, jak widać. Skrzynka była zbudowana z aluminiowych płaskowników i blach, także stalowych, pełniących również rolę ekranów magnetycznych. W większości elementy te były wykańczane ręcznie. Ilość wkrętów, jak i przewodów jest znaczna, co z pewnością nie wpływało pozytywnie na koszt urządzenia. Nie wiem, czy kamerę można było sobie kupić tak po prostu i jaka była jej cena, ale na pewno nie była to tania zabawka. Pozostało jeszcze omówienie optyki. Z przodu, zaraz przed ekranem Vidiconu, znajdował się gwint systemu C-Mount na znormalizowane obiektywy dla jednocalowych kamer. Od miłych widzów otrzymałem 3 kamery, a z nimi 2 różne obiektywy. Jeden o ogniskowej 16 mm i 50 mm teleobiektyw. Oba o świetle 1,8. Są one wytworem wschodnio-niemieckiego Zeissa, który specjalizował się w takiej optyce. Chętnym na wykorzystanie tych atrakcyjnych parametrami szkieł pragnę jednak uprzedzić, że parametry tej optyki są marne. Nadają się do rozdzielczości kilkuset linii, ale nie dla współczesnych aparatów cyfrowych. Oba ustroje umożliwiają korzystanie z przysłony, jak i ostrzenie na wybrany plan. Kamery posiadają minimalną ilość manipulatorów. Mamy tylko wyłącznik sieciowy, wskaźnik pracy w postaci żaróweczki i 2 wyjścia monitorowe oraz wysokiej częstotliwości w niektórych wykonaniach pominięte. Na koniec rzućmy okiem, co to może. I tu będziemy mieli duży problem, a zaczyna się on w specyfice Vidiconu. Czas życia lampy to 1000 godzin. Trochę to kpina, jeśli kamera pracowała w monitoringu non-stop. Praktycznie co 2 miesiące należało wymienić lampę, co wymaga mocnego remontu. Jak donoszą internety, niezależnie producent miał problem z uszczelnieniem tych lamp, zwłaszcza późniejszych modeli. Faktem jest, że znaleźć obecnie sprawną kamerę z serii TPK jest trudno. Z kamer mi podarowanych, jedna, ta, która poświęciła życie dla celów edukacyjnych, była niekompletna i mocno nadwątlona. Pozostałe 2 już w wersji 162, lekko zmienionej i wykorzystującej wyłącznie krajowe elementy, pracowały marniutko. Obraz tu widoczny został przeze mnie wzmocniony podczas obróbki, bo oryginalnie był strasznie blady. Dlatego użyłem takiego bohatera nagrań, który oświetliłem bardzo mocnym, kontrastowym światłem. Próby wyostrzenia obrazu również spełzły na niczym i prawdopodobnie także przyczyną jest sama lampa. Trochę szkoda, że nie udało się nagrać niczego bardziej ambitnego. Może gdzieś trafi mi się Vidicon mniej wyeksploatowany i będzie można jeszcze pobawić się kamerą w sposób bardziej użyteczny. Cóż, pewne rzeczy są trwałe, inne już dawno odeszły do krainy skamielin nostalgii. I niestety większość telewizyjnych kamer także dotknęła ta choroba. Zapraszam do subskrybowania kanału i odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia.